No tutaj mamy do czynienia z Nintendową wersją Biohazardu, zwanego w Europie i w Stanach Zjednoczonych Resident Evil Zero. No więc, czy będziemy sterować poczynaniami Rebeki? Wszyscy już wiemy, że akcja będzie rozgrywała się przed częścią pierwszą Residenta, ale nie wszyscy pewnie wiedzą, że są z nią jakieś kłopoty. Mówi się o tym, że gra zostanie przeniesiona na Dolphina. Oprócz tego podobno ma być też zaprezentowana na panu kolorowym, ale znaczy na nowym Game Boy, może tak, właśnie. Na Game Boy Advance, ale tak naprawdę to jeszcze w sumie nic nie wiadomo. Tak więc może zobaczymy tę wersję na Nintendo 64, a może nie. No to dosyć długa sekwencja nieudolnej, znaczy braku walki z zombiakiem. Praktycznie całe demo ograniczało się do poruszania po tych kilku lokacjach w pociągu i strzelaniu do zombiaków. Podobno gra ma być bardzo trudna. Jak widać graficznie nie ma mowy o żadnym przełomie.